Dzień dobry, nie tak dawno, to znaczy w tamtym roku widzieliście mnie, jak razem z kolegą z Iglotechu przedstawialiśmy dla was dwa klimatyzatory z Fuji Electric. Dwa klimatyzatory, więcej klimatyzatorów tam było. Nieważne, dzisiaj mam do zaprezentowania wam montaż dwóch klimatyzatorów i montaż, który nie będzie najprostszy. Ciekawych modeli, bo wybraliśmy jeden klimatyzator, który jest na maksa energooszczędny. I drugi model klimatyzatora, który nie traci na wydajności wraz ze spadkiem temperatur zewnętrznych. Te klimatyzatory, które dzisiaj zamontujemy, będą tutaj służyły zarówno do chłodzenia, jak i do grzania. I tak jak powiedziałem już chyba, nie będzie to najprostszy montaż przez ścianę i mamy wytrawnych, naprawdę wytrawnych monterów. Kochani, przywitajcie się. Dzień dobry. O, widzisz, i tak można, nie tak jak przy pompach ciepła, jakieś smuty i tak dalej. Powiedz mi, Adrianek, bo ty to montujesz na co dzień, tak. Jakie mamy tutaj modele? Oj. Ja tylko montuję. Rozumiem, czyli po prostu wiesz, że to jest dobre, wiesz, że to jest ten... To jest na pewno najlepsze, to mogę wam powiedzieć. Ten klimatyzator, który jest najlepszy i tutaj bez żadnych podśmiechujków. Dokładnie oznaczenie tego klimatyzatora, bo powiem szczerze, my akurat, jeżeli chodzi o Fuji Electric, to nie montujemy tego co drugi dzień. Tutaj macie oznaczenie jednego klimatyzatora. Tutaj macie Nordiczka, czyli ten klimatyzator, który nie traci na wydajności wraz ze spadkiem temperatury, albo traci mało, na to jest nastawiony. I tutaj macie od niego tabliczkę znamionową i proszę o okazanie klimatyzatorów od przoda, jak one wyglądają. Pięknie. Oj, pięknie z folią. I powiedzcie mi teraz, który jest który. Jeden jest biały i drugi jest biały. Jeden powinien być troszeczkę większy chyba. A drugi powinien być troszeczkę bardziej smuklejszy. Ale to zobaczycie, jak będziemy już je montować. I tam mamy co? Magiczne oko. A tutaj tego magicznego oka nie mamy. Tak, siła, precyzja to jest to, na co nas dzisiaj stać. A gdzie będziemy dzisiaj montować? W domu. W domu, dokładnie. A dokładnie gdzie? Patrzcie. A dokładnie to będzie to coś takiego wymagającego. Z klientem znamy się tutaj tak naprawdę już od 2019. Robiliśmy przedtem u niego jakieś prace instalacyjne. A teraz przyszła pora na montaż klimatyzacji. Klimatyzator wedle zamiarów, ten większy, będzie zainstalowany tutaj i będzie on chłodził przestrzeń, powiedzmy, na górze takiego salonu połączonego z przedsionkiem. I mamy nieco tutaj wymagań stawianych przez miejsce do montażu. No bo popatrzcie, odtąd dotąd mamy sporo przestrzeni. Instalacją freonową i skroplinami musimy sobie pójść w tamtym kierunku, bo tam będziemy mieli pion od jednego i drugiego klimatyzatora. I wydawałoby się, że mamy tutaj bardzo dużo przestrzeni, bardzo dużo spadu, a jednak jest to dla nas trochę wymagające. Dlaczego? Po pierwsze, widzimy tutaj taki zastrzał konstrukcyjny od dachu, który ogranicza nas od góry. Mamy spad dachu, a jak wyjdziemy sobie na drabinkę, pokażę wam, jak to wygląda na górze, że tej przestrzeni, tak jak widzicie, folii od dołu nie ma zbyt wiele. Zapalę wam może światełko. I popatrzcie, tutaj mamy taką przestrzeń, że mamy konstrukcję dachu, kleszcze, mamy izolację i tutaj będziemy musieli sobie w tamtym kierunku pójść instalacją freonową i pójść instalacją odprowadzania skroplin grawitacyjnie ze spadem. Pewnie będziemy się jakoś szczepiać albo do tych desek, które tutaj mamy w pionie, albo będziemy się doczepiać uchwytami do tych kleszczy po to, żeby zrobić w tamtym kierunku spad. I gdzie my będziemy iść dalej? Poczekajcie. Ua! I idziemy sobie tutaj dalej z tamtego miejsca. Przechodzimy. Tutaj będzie drugi klimatyzator zawieszony. Ściana tutaj była z karton gipsu, więc to nie będzie stanowiło żadnego wyzwania. I gdzieś tutaj z góry powinniśmy zrobić otwór. Szefuncie kochany, ja ci wytłumaczę. Dawaj. Tutaj w pionie, przy futrynie, przy opasce dajemy korytko do góry. I tu. Tak? I to laserem zrobisz, wypalisz. Laserem, oczywiście. Tu też będzie troszeczkę wyzwania. Czemu? Bo mamy 40 czy tam 60 cm przebicia w stropie, tak. Ale klient tutaj mówi, że chyba z 20 albo 30 cm nawet stropianu jest. 40. Dużo, w każdym razie. Więc tam będziemy schodzić ze strychu
I to będzie w sumie najbardziej taka wymagająca akcja. No dlatego ty tu jesteś i dlatego ty będziesz chodził w dziuple. Dziękuję. I przeciągał przewody. Ja specjalnie ubrałem specjalne odświętne ubranie po to, żebym mógł się tam tarzać w tej wełnie. Jak ja kocham się tarzać w wełnie. Czy ty już wiesz, że tutaj gdzieś dajemy korytko jakieś? Czy nie? Czy tak będziemy taką? Tak. Przecież powiedziałem tak? Przed chwilą. Że tu w pionie idzie koryto. Dobrze, ale do tyłu klimatyzatora, no który będzie tutaj ja wisiał, to nie? Tak, że wbije się w to korytko. Czyli rozumiem, że będzie luksusowo. Może. No i super, ja się też cieszę, że będzie luksusowo, więc tak to mniej więcej wygląda. I jak będziemy rozprowadzać instalację, to myślę, że wtedy dopiero się zobaczymy, bo teraz co? Pora zakasać rękawy! I cała naprzód. Korzystając, że jestem na zewnątrz, Karol poszedł po korytka, na szybkęca powiem wam, gdzie będą stały agregaty, na czym będą stały i jak będzie wyglądała trasa przewodów i w czym ją w ogóle poprowadzimy. Więc do boju. Agregaty staną sobie na zbiorniku na deszczówkę. Klient zrobił tutaj obramowanie, zrobił wylewkę tak, żeby wszystko stało w poziomie. Agregaty staną sobie na krawężnikach tak, jak stawiamy pompy ciepła. Dlaczego tak? Żeby, kolokwialnie mówiąc, klient już się tutaj bił z myślami, żeby postawić na takich podstawkach gumowych, ale będą one też wykorzystywane do grzania. Byłyby niżej, stałyby w zimie w śniegu, tego nie chcemy i podczas wykorzystywania do ogrzewania wytwarza się woda z nich, tak, i mogłaby ona zamarznąć, zablokować odpływ skropni, a tego nie chcemy. Jeżeli chodzi o lokalizację, to klimatyzator, który pokazywałem wam jako pierwszy, czyli ten, który będzie w salonie na boazerii, posadowimy go sobie tutaj, a ten klimatyzator, który pokazywałem wam drugie miejsce montażu klimatyzacji drugiej w sypialni, posadowimy go sobie tutaj. Dlaczego? Dlatego tak, żeby wyrównać mniej więcej te instalacje, żeby nie zrobić tak, żeby ten dalszy klimatyzator miał jeszcze dłuższą instalację, stanął tutaj, tylko żeby mniej więcej to sobie zrównać i nie było jakichś dodatkowych oporów i spadków wydajności. Więc tak to zrobimy. A teraz lecimy sobie tutaj. Popatrzcie, macie tutaj agregacik jeden z dwóch. Tutaj akurat jest agregat ten Nordic. Ale to zobaczycie, jak postawimy jeden obok drugiego, bo troszeczkę różnią się wymiarami zewnętrznymi. Tutaj mamy od tego klimatyzatora KGT-B czy KGT-A, czyli tego bardziej energooszczędnego. I co mogę wam powiedzieć? Mniej więcej gdzieś tutaj w tych okolicach przestrzeni sufitowej będziemy wychodzili z odwiertem. I teraz musimy sobie przemierzyć, czy tutaj mamy, jak mamy sufit, czy sufit jest w poziomie, czy sufit jest ze spadem w tamtą stronę, tego byśmy sobie życzyli, czy nie mamy przypadkiem przeciw spadu. Dlaczego? Bo od tego gdzieś miejsca będziemy jechali skroplinami cały czas ze spadem w tamtym kierunku i gdzieś tutaj, czy gdzieś tutaj, idąc do agregatu z czynnikiem chłodniczym, wyjdziemy sobie z rurką od skroplin. Rurka od skroplin będzie ten główny pion, będzie od dla dwóch klimatyzatorów wspólny, nie będziemy tutaj robić osobnych pionów, ale musi być on cały czas poprowadzony ze spadem. I spytacie, dlaczego musimy go prowadzić ze spadem? Przecież od tego miejsca do góry, do pierwszego klimatyzatora będziemy mieli gdzieś około 2,5 metra, nawet do 3 metrów różnicy wysokości. Przecież przepcha nam tą wodę bez problemu i nic tutaj nie szkodzi, żeby to było nawet pofalowane i tak dalej. Otóż klimatyzator podczas pracy będzie wytwarzał nam podciśnienie i nawet ten słup wody, który nam się tutaj wytwarza, nie wystarczy nam, żeby tą wodę przepchać ciśnieniem, tak? Jeżeli zrobi nam się korek z wody i z powietrza, ta rurka była na przykład pofalowana, to prędzej czy później z tego klimatyzatora, który na górze będzie niżej, będzie wylewała się woda, a tego nie chcemy. Ostateczność jest taka, bo już się nad tym zastanawialiśmy, jeżeli okazałoby się, że nie wyjdziemy ze spadem tutaj w korycie, przechodzimy korytem na tą belkę metalową albo samą rurkę przyczepimy sobie tak, żeby była tutaj w świetle, powiedzmy, tej belki metalowej i leciała sobie ze spadem, a potem połączymy to razem z tym korytem, w którym będzie szła miedziucha. Korytem będziemy schodzić mniej więcej gdzieś tutaj, przechodzić w bok,
tak, żeby tylko po tej stronie było koryto, zrobimy sobie dwa otwory, tak, takie otwory, które będą celowały nam bezpośrednio w przyłącza kątowe od zaworów, żeby podłączyć na prosto miedziuchę, już żeby tam na zewnątrz nic nam nie wystawało. I tak, kochani, pokrótce to wygląda. Ja wiem, że może to ciężko Wam teraz zobrazować i myślę, że nie ma co tutaj gadać, tylko trzeba zakasać rękawy, brać się za robotę. Jak ta instalacja będzie powstawać, to będę Wam ją relacjonował na bieżąco. Lecimy! Kochani, na szybkęsa, jak to wygląda? Patrzcie, czołowy pracownik. Na niego złego słowa nie można powiedzieć. Tak, to jest najlepszy pracownik, jakiego mamy. To jest Łukasz, poodkurzał nawet po sobie. Patrzcie, otwory wyszły tak, że mamy je tutaj w linii celujące w agregaty, w przyłącza kątowe. Tak to wygląda na zewnątrz. Idziemy sobie do środka. Już częściowo miedziucha przygotowana. Kabel komunikacyjny zasilanie do jednostki wewnętrznej oraz freony, tak, że mamy to spięte razem. Korytka, ciach, przygotowane. I lecimy. Jeden, drugi agregat. Tutaj będzie wychodzić woda. Jednak wodę polecimy sobie chyba peksem. Dwa peksy będziemy wystawiać w tym miejscu, więc tutaj już można będzie spokojnie lecieć sobie w poziomie. Koryto, ciach. Wyszła taka kombinacja alpejska troszeczkę tutaj. No, ale trzeba było jakoś przejść do tego miejsca docelowego, które wyznaczył nam ten otwór idący z góry. Tam światełko do nieba, więc teraz Karol z Łukaszem idą na górę i będziemy asekurować. Szybka akcja, wędka z pławik. Jak to teraz wygląda, kochani? Wygląda to tak, że mamy tutaj wrzucone dwa peksy, dwie pary przewodów z zasilaniem i tak dalej. Jeden oczywiście leci sobie tam dalej, drugi przelatuje tutaj przez ścianę. W to miejsce przyjdzie jeszcze taka kolano takie, tak, z rozetą. Tutaj pakujemy jedną rozetę, żeby zamaskować ten otwór, który mamy tutaj. Tutaj jeszcze brakuje tego kawałka korytka i tak samo rozetkę trzeba będzie tu troszeczkę podocinać, żeby ładnie pasowało do drzwi, ale to zobaczycie na koniec, jak to wygląda. Drugi klimatyzator tak jest przygotowany, czyli też wystają nam przewody z zapasem, tak, peksik, dwie miedziuchy, zasilanie. Blacha przymocowana do tych paneli drewnianych, które tutaj mamy. Trzeba się teraz zastanowić, czy jeszcze najpierw nie podnieść tej krateczki, ale to będą ustalenia z inwestorem. No i co? I teraz trzeba znowu zakasać rękawy, kielicharka w dłoń i montować klimatyzatory. Szybki luk teraz przy zakładaniu klimatyzatora. Jak wychodzi o oryginalne oznaczenie, czy tej fabryce mają powtarzalność, popatrzcie, mamy tutaj oznaczone przewody cieczowe tymi wycięciami, przewód cieczowy, przewód gazowy i popatrzcie mniej więcej, jak klimatyzator był skręcony, jeszcze ta blacha przykręcona do urządzenia, czy tam była nasadzona na urządzenie, to mniej więcej mamy przesunięcie, nie wiem, jakieś pół centymetra od tej. Myślę, że jakby było trochę więcej luzu tutaj w otworze, tak, to spokojnie, nawet jeżeli byście na pałę ucięli przewody freonowe, tak jak macie tutaj, to spokojnie by one, dałoby się je po prostu skręcić. Kieliszki mamy już przygotowane, możecie zobaczyć, jak to wygląda. Takie ładne powychodziły z kielichareczki Black Diamond. No i teraz co? Klima na górę, skręcanko i lecimy z drugim klimatyzatorem. Sprawdzimy sobie, czy jedną ręką, może nie lewą, bo to nie wypada, czy idzie to urządzenie domknąć, czy jest jakiś opór i powiem Wam, że nie ma oporu. I po zamknięciu mniej więcej tak się, kochani, licuje ze ścianą. Więc urządzenie już sobie wisi, robimy kabelki. No. Na co poczekasz? Papa! Papa! Już się z Wami Maryszek żegna. Pokażę Wam, jak to wygląda tutaj w garażu. Popatrzcie, korytka, wszystkie akcesoria, wszystkie dziury, które tutaj były, zostały... Dziury. Otwory technologiczne zostały zapianowane po to, żeby nie było piździcy. Wedle wymagań klienta jest zasilanie podłączone od dwóch osobnych klimatyzatorów do gniazdka i bez problemu, powiem Wam szczerze, na taką wtyczkę będzie to funkcjonować. Wtyczka spokojnie ma obciążenie do 16 A, a tutaj nie wiem, czy chyba poniżej 10, nie wiem, około 7-9 A pobiera maksymalnie taki agregacik. No i wygląda to tak,
Takie lelum po lelum trochę tutaj wyszło, dziwne, ale tak trzeba było po prostu zrobić, żeby nie przejść prosto przez okno korytem. Myślę, że wygląda to całkiem zgrabnie. Jeżeli chodzi o uzyskanie spadu w korytku, to jak dla mnie, myślałem na początku, tak jak Wam mówiłem, że puścimy tutaj rurę PCV, ale chłopaki stwierdzili, że lepiej będzie dwoma peksami wyjść osobno od dwóch klimatyzatorów i że spokojnie tutaj uzyskają spad. I powiem Wam, że jak przykładaliśmy poziomicę tutaj do sufitu, to bez problemu cały ten odcinek był płaski, był poziomy, nawet z lekkim spadem w tamtą stronę, tylko tam na końcu było podwinięcie w drugą stronę. Więc chłopaki, jak widzieliście wcześniej, było tutaj pełno zipów, przypięli miedź, do tej miedzi przypięli sobie ze spadem peksy, tak żeby tam było jak najwyżej, zaraz przy suficie, przy dziurze jeszcze to podkuwali, no i spokojnie uzyskali tutaj spad, a dalej to już bez problemu jest do uzyskania. I przechodzimy przez ten pierwszy otwór na zewnątrz i już tam wystają peksy, ale to Wam za chwilę pokażę, za chwilę już jedziemy. Wygląda to tak, już dwa agregaty chodzą, więc możemy sobie od razu test. Jeden agregat chodzi, test głośności. Wedle wytycznych klienta wystają tej peksy cały czas ze spadem z jednego i z drugiego pomieszczenia. Idzie to sobie tutaj razem z miedziuchą i miedziucha została obtaśmowana taśmą aluminiową. Też czasem o to pytacie, co to takiego jest, to jest taśma aluminiowa. Może być zbrojona, może być niezbrojona, nieważne. Jak ją skleicie, ma mocny klej, ona się nie rozwarstwia po latach i spokojnie, nawet w naszych warunkach atmosferycznych, można to lać deszcz i nic się z tym nie dzieje. Będzie to w miarę porównywalnie wyglądało z tym, co tutaj widzicie, za około 10 lat. Spokojnie w warunkach nawet ciężkich, gdzie mamy do czynienia z jakimiś kwasami, zasadami, to ta taśma aluminiowa się utrzymuje przez długie, długie lata. I mniej więcej tak to wygląda. I teraz posłuchajmy sobie jednego agregacika. Tu mamy ten agregat mniejszy, czyli od tego klimatyzatora, który jest bardziej energooszczędny. On się dopiero rozkręca. Pewnie Adrian tam dał na grzanie go, bo czuję, że zimnym wieje, a tak jak na chłodzenie, to by wiał nam ciepłym. Coś takiego! No co wam będę mówił, co wam będę pokazywał? Testy głośności i tak nie ma decybelomierza. Panie, ile to było decybeli? 27,5? Ile decybeli to było? No tak jakoś. Tak jakoś 27,5, no. Okej, jedno urządzenie już nam stanęło. Teraz odpalone jest drugie urządzenie i zobaczymy, jak ono hałasuje. Czy to trochę więcej? Mniej? Mniej. Oczywiście urządzenie dopiero nam się rozkręca, więc tych hałasów jakichś strasznych na razie nie będzie. Myślę, że jeżeli klient będzie tym grzał i będzie na przykład minus 15, to może być dużo, dużo głośniej. A jak głośno? Nie jestem w stanie Wam tego pokazać, ani powiedzieć, że to będzie 27,8 dB. Ok, lecimy do środka i zobaczymy, jak głośne są urządzenia w środku i jak to wygląda po podłączeniu zasilania. Kochani, jesteśmy w grzaniu, już jestem wyizolowany, jesteśmy w jednym pomieszczeniu. Coś tam, powiedzmy, za mną jest, co może tłumić tutaj dźwięk, ale generalnie jakiś pogłos jest. Chciałem Wam pokazać, jak to mniej więcej na żywo wygląda w takim pomieszczeniu. Mamy tutaj sypialnię gdzieś około, myślę, 17-18 metrów kwadratowych. Jesteśmy teraz w trybie powerful, czyli w tym trybie turbo i brzmi tak klimatyzator i lecimy sobie w dół. Co mi się podoba, że jest tak responsywny ten klimatyzator. Klikacie mu i on od razu praktycznie działa. No i tak jest normalnie w normalnym wentylatorze najciszej. A teraz czy ja mu przytrzymam tak? Czy to nie jest... Powiem szczerze, nie wiem, jak mu włączyć ewentualnie ten tryb najcichszy jakiś, czy ma jakiś silent i tak dalej. Jest outdoor unit low noise, coś takiego, ale czy mamy tutaj sleep? To nam chyba nie powoduje. Niedouczony jestem, niestety. Nie jestem fachowcem od tego typu klimatyzatorów, ale powiem szczerze, w tym trybie
najcichszym, który tutaj mamy, jedna kreseczka wentylatora. Bardzo, ale bardzo fajnie chodzi i jeżeli chodzi o spanie, to spokojnie będzie się dało tutaj spać i nie ma co wydziwiać. Spoko. Jakie dodatki ogólnie mamy tutaj w tym klimatyzatorze? W tym klimatyzatorze standardowo nie mam modułu Wi-Fi, za to mamy czujnik obecności, więc Bayer. Drugie co, spoko, że mamy tutaj klasę energetyczną A z trzema plusami. Pilot wygląda tak i on jest chyba niezmiennym pilotem od lat, jeżeli chodzi o Fuji Electric. Dobra, przenosimy się do drugiego klimatyzatora. I jedziemy, kochani. Drugi klimatyzator od razu z Bayerów, jak tam skończyliśmy na Bayerach. To co wam mogę powiedzieć, że ten klimatyzator, nie wiem czy to jest w standardzie, ale w każdym razie tutaj mieliśmy włożony moduł Wi-Fi. Raczej tego nikt nie odpakowywał, więc może tak jest, że ten klimatyzator Nordic ma już moduł Wi-Fi w standardzie. Generalnie klimatyzator mocniejszy od tamtego, bo tak jak mówiłem, ten klimatyzator jest skupiony na tym, żeby nie tracić mocy względem temperatury zewnętrznej. I teraz macie tabelę też wrzuconą, jeżeli chodzi o moc tego klimatyzatora względem temperatury zewnętrznej, albo jakiś mądry wykres, jak to wygląda. I lecimy sobie z głośnością. Dajemy tryb powerful. Był w tym trybie powerful i lecimy w dół. Lecimy sobie na maksymalną głośność normalną. Ten klimatyzator jakby nie było, jest tutaj wyżej. Tak on brzmi, może nie będę wam zakłócał tutaj, tylko przytrzymam ładnie dwoma rękami. Szczerze, jeżeli chodzi o ten najniższy tryb wentylatora, działają bardzo podobnie te dwa klimatyzatory. Co wam mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o jeden i jeżeli chodzi o drugi klimatyzator, troszeczkę mają inny tembr tego wentylatora, ale może wynika to z nieco zróżnicowanej konstrukcji. Może, nie wiem, większy bęben wentylatora w którymś, a w którymś jest mniejszy. Generalnie, jeżeli da się je w tryb turbo, no to robią przeciąg, ale dość są głośne. Ale co tutaj się dziwić, po prostu wszystkie klimatyzatory chyba tak mają. Jak już zjeżdżacie gdzieś mniej więcej do połowy głośności jednego i drugiego klimatyzatora, jest naprawdę ok. A jeżeli chodzi o ten tryb najniższy, jedna kreseczka, jeżeli chodzi o prędkość wentylatora, to powiem szczerze, że te klimatyzatory są po prostu bardzo ciche i myślę, że spokojnie, jeżeli chodzi o spanie, to ten najniższy bieg wentylatora wystarczy. I kochani, to jest tyle, jeżeli chodzi odnośnie klimatyzatorów marki Fuji, które dzisiaj montowaliśmy. Chłopaki już pojechali, ja też się muszę się zwijać. Wyszło myślę, że to bardzo zgrabnie. Długość tej instalacji najdłuższej to jest 15 metrów. To jest też bardzo istotna informacja, jeżeli chodzi o odnośnie dopuszczania czynnika. W tym przypadku nie trzeba było dopuszczać czynnika, bo maksymalnie właśnie klimatyzator ten jeden i drugi w sumie może mieć 15-metrową instalację. Przedtem z doniesień, jakie do mnie doszły, to było 7 czy 7,5 metra w starszych modelach Fuji Electric, a teraz jest to 15 metrów, przynajmniej w stosunku do tych dwóch klimatyzatorów, które dzisiaj zamontowaliśmy. Więc jeżeli wy też marzycie o tym, żeby mieć albo klimatyzator, który nie traci na wydajności, albo klimatyzator, który ma wysoką klasę efektywności energetycznej i jest to na przykład Fuji Electric, który jeden i drugi wygląda jak dla mnie bardzo, ale to bardzo zbliżenie i jakby ktoś mi pokazał jeden, a potem drugi, to mógłbym ich po prostu nie odróżnić, to zgłaszajcie się. Macie wszystkie dane w opisie. Tyle, kochani. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.